Siemaneczko, ja jestem Lutek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Moi drodzy, wiecie co dzisiaj będziemy robić? Już pewnie wiecie. Będziemy zdobywać nowe, dodane do gry auto. Prawie bym je przegapił, bo niedługo zmienia się sezon w Fordzie i znowu bym przegapił jakieś nowe auto. Ostatnim takim autem, które przegapiłem, był niestety Lexus LFA, który musiałem finalnie kupić za 8 milionów. A mowa tutaj o Peugeotie 207S, który dostaniemy za ukończenie tychże mistrzostw. Musimy zrobić 3 rajdowe wyścigi, a chyba przełajowe, tak to wygląda. Wybrać sobie jakiś odpowiedni do tego samochód. Ja sobie wezmę chyba Civica GRC. To jest naprawdę niezłe auto. Pamiętam, jak zaczynałem grać na kierownicy, to jazda po shooterach i offroadach była strasznie trudna. Ciężko było zrozumieć, co się z samochodem dzieje. No a zobaczymy, jak będzie teraz, kurczę. Już dawno nie grałem shooterków. Poza oczywiście trybem Fortnite, nie? Ale ciśnie ten samochód. On właściwie ma chyba skrzynię sekwencyjną. O kurde ty, patrz jak ja wszystkich tutaj wyprzedzam. Pyk. Dziękuję, dziękuję ziomeczku, że mnie uratowałeś, bo bym wyleciał z tego zakrętu, na pewno. Kurczę, ktoś na mnie spadł i spaduła. Pyk, pyk, pyk. Trochę mi zmuliło. Chądziawe. Wyobracałem. No powiem wam, że dalej jest bardzo trudno. Dodatkowo ja tą Hondę mam zrobioną na twardo, a tu mamy przełaje. I ciężko jest to na kierownicy ogarnąć, naprawdę. Bo cały czas ci kierownica tak drga. Gdybym miał troszeczkę miększe to zawieszenie albo ustawienie samochodu, to by nie było tak hardkorowo. On jest taki, on jest zrobiony na rajdy, on jest bardzo responsywny, ale jak przychodzi do skoków czy do pokonywania jakichś nierówności, to jest ciężko go opanować, bo on na wszystkie strony lata dosłownie. Muszę wziąć sobie na następny wyścig jakieś auto takie bardziej z miękkim zawieszeniem albo z jakimś większym takim ustawieniem, jeśli chodzi o sterowanie, bo tu jest hardcore, on lata na wszystkie strony. Na padzie jak grałem, to było fantastyczne auto, bo wiesz, maksymalny skręt w prawo, lewo i samochód zawsze dało się opanować, ale tutaj, no jest ciężko. Kurde, zobaczcie, na którym miejscu jestem. O, w tym samochodzie wszystko mam fajne, bo zobaczcie, jest zawieszenie wysoko, jest wszystko na miękko. No i myślę, że powinno pójść dużo lepiej. Też mamy napęd na 4 koła. Zobaczymy, jak pójdzie tą Fordziną. No powiem wam, że to było naprawdę bardzo, bardzo trudne, ale Peugeot 207 Super 2000 jest już chyba w moim garażu. Kurczę, ej, ale się namęczyłem. Dawno się tak nie namęczyłem w Fordzie jak tutaj. Jest, jest Peugeotik, zobaczmy go. Zobaczmy, jak on wygląda. Najpierw w grze, normalnie na mapie. Wygląda sobie tak, więc co? Jest to go-kart, który ma naniesioną karoserię z Peugeota. No tutaj z Peugeota już pewnie niewiele zostało. Takiego, którego znamy z ulicy, prawda? No nie. Zobaczcie, w ogóle kierowca z tyłu inaczej siedzi, trochę tak bardziej do tyłu chyba przesunięty jest. Takie mam wrażenie, inna kierownica, inny układ kierowniczy. Wszystko wywalone ze środka. Jakby totalnie inny samochód, nie? Ale jest, powiedzmy, że to jest Peugeot. Czy nie fajny, warto zdobyć, bo na pewno będzie to unikalne auto. Na pewno będzie później można je drogo sprzedać. Chociaż ja nie sprzedaję tych aut, bo po co mi pieniądze są w tej grze? Tutaj pieniądze się same praktycznie zdobywają. Nie trzeba się nimi zbytnio przejmować, nie? Zastanawiam się, tutaj mamy AWD, zobaczcie. Mamy AWD w tym samochodzie, także nie musimy się przejmować, że będziemy jakoś pod sterowni czy nad sterowni na jakichś tam shooterach. Po prostu jest to fajne autko do ścigania się po shooterku. Widzę, że jest też trochę twarde, czuję, że je tak troszeczkę rzuca. Zobaczmy sobie środek. No środek jest zerowy, zobaczcie, nic tu nie ma. Nawet nie ma prędkościomierza, nawet kierowca nie musi wiedzieć, ile jedzie, nie? Jakby wiadomo. Ciekawe.
mamy drążek. Patrz, jak zmieniam biegi, to postać nic nie robi, mimo że drążek do zmiany biegów tu jest z boku w kształcie takiej kuli, widzicie? I prawdopodobnie jest to skrzynia sekwencyjna, nie taki hashifter jak ja tutaj mam, chociaż ciężko powiedzieć. Z przodu nie mamy dodatkowych reflektorów. Kurczę, ale ładnie grafika. Za każdym razem jak wbijam do tej gry, to ładnie grafiko to wygląda, o jak super, nie? I zajeżdżamy sobie do centrum Horizon. Zobaczmy, co my z tym samochodem możemy sobie zrobić. Niewiele, zobaczcie, tutaj jeśli chodzi o wygląd, niewiele możemy sobie z nim zrobić. Możemy troszeczkę pewnie zwiększyć moc czy coś, zmienić felgi, chociaż te są standardowe, są bardzo fajne. Nawet bym zostawił taki cal jaki jest, bo pasuje to idealnie. Możemy dać dystansę, to chyba nie jest aż takie konieczne, bo jak te koła są, w przypadku rajdówek, jak te koła są po prostu troszeczkę bardziej schowane w nadkola, to po prostu tak aż bardzo błoto nie chlapie, no nie? Chociaż tutaj widzimy, że i tak to koło dosyć, to jest z przodu koło dosyć mocno wystaje i pewnie błoto leci na te boczne szyby i no cały samochód w czasie jazdy. Moglibyśmy jedynie dystansami poprawić troszeczkę prowadzenie tego auta, ale myślę, że taki mały samochód jest już na tyle dobrze prowadzący się, że nie trzeba tu za wiele zmieniać. Możemy dać rajdowe opony. No i zobaczcie, właściwie nic nie możemy więcej zrobić. Troszeczkę się przejechałem tym samochodem i powiem wam, że też on za dużo nie oferuje obecnie. Ma 209 kW mocy i waży 1100 kg. Także naprawdę mega, mega mało waży ten samochodzik, nie? Możemy dodać jeszcze turbo sprężarkę i możemy dać napęd na tył, więc jakiś tam potencjał, żeby zrobić z tego driftowóz jest. Ale jakoś tak na driftowóz mi ten samochód nie pasuje, chociaż silnik chyba mamy z przodu, prawda? Tak, silnik mamy z przodu i tam potencjał, żeby zrobić driftowóz jest. Także moglibyśmy sobie to zrobić. Tutaj możemy jeszcze sobie troszeczkę ulepszyć i dać, chyba tam były lepsze opony do wyboru, nie? Tak, mamy tu rajdowe opony, to one, ale patrzcie, standardowe dają nam lepszą przyczepność, bo to nie wiem, czy to nie są szosowe oponki, te, które są w standardzie, zresztą one są jakieś takie jaśniejsze. Zobaczcie, dziwne to jest w tym samochodzie, nie? Tak, te opony się tam w środku świecą, widzicie to? Mega dziwne. Dobra, dajmy sobie rajdowe, bo ja to widzę ten samochód jako rajdówkę. Damy sobie nie najszersze opony, ale jakieś tam trochę szersze. Tutaj nie ma jakichś, nie będzie jakichś przesadzonych statów typu, że samochód zacznie zaraz 400 km na godzinę cisnąć. To się nie wydarzy. Ten samochód jest stworzony typowo do rajdów. Czekaj. Co ja tutaj zrobiłem? Bo ja chciałem to chyba, o właśnie, jeszcze możemy sobie ulepszyć turbo sprężarkę, co nam daje chyba przy 2000 obrotów, tak dobrze mówię? 5, 4, 3, 2, tak, przy około 2000 obrotów będziemy mieli duży skok mocy, a że samochód, tego typu samochody przeważnie trzyma się na wysokich obrotach, to raczej nie będziemy mieli problemu, żeby ten samochód na tych wysokich obrotach trzymać, nie? Nie będziemy mieli takiego laga. Dobra, udało się samochód zrobić do klasy S2, ale to jest chyba bez sensu. Ja go zrobię do klasy S1 i go tutaj zostawię. Dam troszeczkę szersze opony jeszcze z tyłu. Okej, to nam troszeczkę psuje statystykę chyba. Dziwne, nie? Damy jeszcze z przodu. O! I będziemy mieli już taką fajną rajdóweczkę w klasie S1. Zobaczmy jeszcze Forza Vista, co ten samochód w sobie ma, czy możemy jakoś tam go otworzyć, podejrzeć, co on ma pod maską. Ponieważ nie wymieniałem tutaj silnika, dlatego możemy sobie to spokojnie, myślę, że otworzyć maskę. A zaraz zobaczymy, co nam się tu otwiera. Co klikam, żeby coś otworzyć, ale mi się nic nie otwiera. Muszę do wszystkiego po kolei podchodzić. Z tyłu klapy też nie da się. To się chyba nawet nie otwiera, nie? To się chyba ściąga tą klapę.
Czy jak to jest? Czy się otwiera? Nie, no musi się otwierać. Bo przecież tam mamy koło zapasowe, więc jak rajdowcy by sobie chcieli w czasie jazdy zatrzymać się i wymienić... Ej, ale tutaj jest sekwencja ze sprzęgłem! Wow! Jest to skrzynia sekwencyjna chyba? Zaraz, tutaj możemy się dokładnie rozejrzeć w środku co i jak. To jest chyba sekwencja, nie? I mamy jeszcze hydrołapę za kierownicą, jakoś tak dziwnie. Nie, czekaj, jak to jest? What the... Gdzie jest ta hydrołapa? Czekaj, muszę wsiąść do siedzenia pasażera, bo tutaj jest wszystko tak kompaktowo zrobione, że nawet nie wiadomo, co jest jak. Czekaj, ta gałka jakoś tak wystaje, o co tu chodzi? Słuchajcie, gałka do zmiany biegów, ja pierniczę, i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mamy tu sekwencję, ale ta gałka, ja myślałem, że ona wystaje od dołu, ale jak się patrzy od strony kierowcy... Ale to musi być chyba niewygodne, żeby złapać tą hydrołapę tam na dole, widzicie? Ten drążek taki wystający to jest hydrołapa. To kierowca musi się tak trochę schylić, żeby jej sięgnąć, nie? A z kolei ten drążek do zmiany biegów... Jakby... Ale ciekawe rozwiązanie, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ja nie mogę, chciałbym się kiedyś takim samochodem przejechać. Zobaczyć jak to jest, jak się zmienia biegi. Musisz ekstremalnie szybko zmieniać, jak gdyby nacisnąć sprzęgło, przecież tam te biegi zmieniają się błyskawicznie i żeby kierowca nadążył to sprzęgło nacisnąć, to już jest ułamek sekundy. No naprawdę, muszą być jakieś koksy. Malowania nie zmieniałem, bo mi się bardzo podoba takie. Dźwięk się oczywiście nie zmienił, bo silnika nie wymieniałem. I słuchajcie, tutaj będziemy mieli teraz trochę turbo laga, jeśli będziemy startować, ale przeważnie rajdowcy... Czy jak to się mówi na nich? No rajdowcy chyba, nie? Startują sobie z jakichś tam obrotów, gdzie już turbo sprężarka wchodzi. Ja na hasich też nawet nie nadążam tych biegów zmieniać. Zresztą, ja mam pewnie tutaj inne ustawienie, bo teraz zwiększyłem moc, a skrzynia biegów jest ustawiona tak jak była, więc trzeba ją troszeczkę wydłużyć, ale jeśli właśnie chodzi o rajdówki, a zobaczcie, jeśli chodzi o rajdówki, to tutaj też nie wydłuża się tych biegów jakoś bardzo, bo tutaj bardziej zależy na przyspieszeniu. Chociaż widzicie, że 341 km na godzinę samochód byłby w stanie osiągnąć. No, 300 km na godzinę to jest przesada, nawet jeśli chodzi o rajdy, więc zdecydowanie takich wartości tutaj nie będziemy osiągać, ale to jest Forza i tutaj różne rzeczy się zdarzają i klasa S1 wymaga tego, żeby te samochody co najmniej te 300 km na godzinę osiągały, jeśli chodzi o nawet rajdówki. I zobaczcie, samochód mimo wymiany opon, właściwie no trochę mniej przyczepne, nie? Ja nie wiem do czego ten Peugeot służył, ale on miał chyba opony typowo szosowe, więc może do jakichś bardziej szosowych zastosowań służył. Przynajmniej tak został tutaj w Fordzie zrobione, że jak daliśmy te opony typowo na szutr, to jakby przyczepność się zmniejszyła tych opon, nie? Czyli to by sugerowało, że standardowe opony są bardziej pod asfalt. Ale samochód to bardzo przyjemnie się teraz prowadzi. No wiesz, gdybyś usiadł do standardowego samochodu sprzed naszego tuningu tutaj w Fordzie w rzeczywistości i chciałbyś nim pojeździć, to byś powiedział: Jezu, jaka to jest rakieta, nie? Mimo, że miałbyś tylko te ile tam było? 209 kW mocy, ale masz 1100 kg wagi, nie? Napęd na 4 buty. To jest takie przyspieszenie. To jest, nie wiem, ile? Od 0 do setki w 1,9 sekundy. Wyobrażasz sobie coś? Oczywiście, jeśli nadążysz zmieniać biegi, nie? Czyli to sprzęgło, nie wiem jak on miał. Chyba tak on. Z tymi biegami. O sakra. Nie mam pojęcia jak to działa. Kiedyś miałem marzenie takie, żeby właśnie zostać kierowcą rajdowym, ale to jest totalny hardcore dla hardkorowców. Ja się oczywiście tym samochodem troszeczkę tutaj przejadę, niewiele można było zobaczyć w Fordzie Vista, bym chciał zerknąć chociaż pod maskę, co tam się dzieje. No raczej, właśnie nie wiem, bo ta charakterystyka wyglądała tak bardzo gładko przed tuningiem. Czy to był silnik wolno ssący? Chyba nie, chociaż różne są te silniki. Może...
Jakieś takie rozwiązanie było zastosowane, że ten samochód, ten silnik osiągał jakieś bardzo wysokie wartości obrotów i nadało się na rajdy nawet bez turbosprężarki. Dobra, tutaj mamy troszeczkę shooterka. Fajne podcięcie wyszło. Myśmy troszeczkę tylko podkręcili ten standardowy silnik na potrzeby Fordzy, ale ten samochód fajnie śmiga. Ej! Posłuchajcie sobie, jak to ze środka brzmi. Kurde, too much power, ziom! Szkoda, że postać tej dźwigni nie dotyka, no nie? Tak fajnie by było, jakby też tam trochę te biegi pozmieniała, ale coś nie chce. Leniwa jest, ej. Jakby nie, chyba nie zrobili animacji, nie do tego, żeby tam popchnęła tą dźwignię, czy jakoś coś zrobiła z nią. Chciałbym zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Muszę sobie obejrzeć gdzieś na YouTubie, gdzieś ten, jak jest gdzieś ten Peugeot. Jak on właśnie się... Kurde, czemu tutaj tych tyle... Urgh! Dobra, chodźmy sobie na najfajniejsze miejsce do rajdowania w Fordzie Horizon 4. Zobaczcie sobie tutaj, mamy same takie kręte drogi. Idealnie, nie? Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ciężko, ciężko. Odcinamy lekko. Dobrze, dobrze. Zowa, dobrze poszło! I lecimy dalej! Przesterował, ale na pewno pod względem czasu pokonanie tego zakrętu zajęło dużo. O Jezu, trzeba było mocniej przyciąć, nie? I cyk, jedziemy dalej. Czemu ja za każdym razem, jak jadę jakimś takim samochodem po szutrze, to próbuję driftować, no niepotrzebnie trochę, co? Bo tutaj w jeździe takiej WRC nie zawsze chodzi o to, żeby driftować, nie? Żeby jechać bokiem. Czasami warto, czasami nie, no. Ale fajnie. No i nice. Tak, kurczę, fajnie było przejechać sobie przez tą najlepszą shooterową dróżkę w Fordzie Horizon 4. Samochód zdaje się być bardzo dobry. Ja jeszcze sobie go oczywiście potestuję w klasie S1 na jakieś tam shootery. Zobaczę w trybie online, bo to też jest istotne, jak samochód będzie się w trybie online spisywał. Póki co
No jestem zadowolony, fajne autko i będę testował, będę sprawdzał. Tutaj jeszcze mam spory zapas, jeśli chodzi o tuning samochodu, bo mogę sobie, zobaczcie, zwiększyć prędkość maksymalną, jeśli będę tego potrzebował. Nie jakoś tam znacznie, myślę, że 330 km na godzinę to jest maks, ale na szutrach nie ma kiedy tego nawet wykorzystać. Tutaj jeśli chodzi o ustawienie, to wszystko jest na miękko i samochód bardzo fajnie wszystko tłumi, także na kierownicy da się samochód opanować, myślę, że bez problemu. Napęd na 4 buty i ustawienia dyferencjału są też ciekawe, zobaczcie sobie. I możemy tutaj, mimo że nie mieliśmy możliwości dodania jakiegoś spoilera czy coś, to możemy sobie dostosować docisk aerodynamiczny, to się też bardzo może w niektórych przypadkach przydać. Póki co samochód prowadzi się bardzo fajnie, więc nic tutaj nie będę zmieniał, ale jeśli na przykład będę grał online i jakiś gracz no, zobaczy, że jakoś wymiata i nie mogę go podgonić, albo ma za wysoką prędkość maksymalną w stosunku do mojego samochodu, no to wtedy będzie to jakiś obszar do, wiecie, usprawnień dla mojego samochodu, wtedy się coś tam poprawi. A właśnie mi brakowało na tryb online jakieś tam rajdówki, bo ostatnio sobie troszeczkę więcej jeżdżę ze względu na to, że dużo nowych graczy przybyło jakby do Forzy ze Steama, nie? I tak pomyślałem, a pojeżdżę, zobaczę i kurde, dostałem pciry, także szok. No nie dałem rady pokonać takich najmocniejszych graczy. Nie byłem ostatni, nie byłem nawet gdzieś tam w środku stawki, byłem gdzieś tam trzeci, drugi, ale były takie koksy, których nie dało się pokonać po prostu, nie? No ale steamowych graczy, tych takich nowicjuszy jest też sporo, także myślę, że na trybie online można sobie teraz całkiem przyjemnie pograć z tymi nowicjuszami, którzy jeszcze nie wiedzą co i jak, nie? Że tak trochę po chamsku powiem, bo przecież jak ktoś jest nowy, to jest mi ciężej dużo, nie? Wygrać. Zobacz. Ale fajnie się udało. Nawet napędem na 4 koła i zrobiłem sobie kilka takich okrążeń. Fajnie! Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się i do następnego. Hejas!